Cześć, witam Was na kanale Video Tech. w premierowym teście karty graficznej od firmy AMD Radeon RX 6600XT. Ale, jak zapewne wiecie, te Radeony nie będą występowały w wersjach referencyjnych, czyli z referencyjnym systemem chłodzenia. Wszystkie, które trafiają na rynek, trafią na rynek, będą z niereferencyjnymi systemami chłodzenia, tak jak w tym przykładzie XFX Mercury 308 Speedster. I na jego test serdecznie Was zapraszam. Kilka dni temu robiłem unboxing tej karty graficznej i film mój trafił na mój kanał na YouTubie. Więc, zainteresowani szczegółami a propos wyglądu i specyfikacji tej karty, dokładną i specyfikacji, mogą zaglądać do unboxingu. Dzisiaj powiem ogólnie kilka słów o specyfikacji RXA 6600. XT, a potem przejdziemy do testów praktycznych, bo chyba to Was najbardziej interesuje. AMD zastosowało tutaj rodzaj Navi 23 XT RDNA 2 z ośmioma procesorami strumieniowymi, które są pełnymi procesorami strumieniowymi. Zegar Game Clock to 2359 MHz, a boostuje nam do 2589 MHz. Karta posiada 32 MB Infinity Cache, 32 Compute Units i Total Board Power 160 W. Zasilimy je. Jedno pinową wtyczką. Na pokładzie znajdziemy 8 GB VRAMu GDDR6 na 128-bitowej szynie. Karta oczywiście wspiera takie technologie AMD jak Smart Access Memory, Radeon Boost i e Anti-Lag oraz Fidelity FX Super Resolution. To tak ogólnie o RX 6600 XT. Co do samej tej sztuki, czyli karty od XFX, jest to flagowy, najwyższy model kart XFX Mercury 308 Speedster. Trzy wentylatory 90mm. Potrójny radiator nad procesorem graficznym i nad sekcją zasilania. Mamy też Dual BIOS, który możemy przełączać, żeby wyciszyć troszeczkę wentylatory, ale w testach, jak zobaczycie, one wcale nie pracują bardzo głośno, nawet pod obciążeniem. Trzy porty DisplayPort 1.4 z DSC oraz jeden port HDMI 2.1. Oczywiście złącze PCIe Gen 4. Jak przystało już na nowe karty graficzne i metalowy backplate, ale tak patrzę i on tak naprawdę nie styka się z żadnym komponentem tylnej strony PCB, więc jest bardziej stworzony do, do wyglądu. Oczywiście jest tutaj na końcu też standardowo już otwór, wentylacja na przestrzał, powietrze z wentylatora jest przepychane przez wentylator i umożliwia, ułatwia odprowadzanie powietrza od tylnej strony karty graficznej. I tak naprawdę tyle z takich najważniejszych rzeczy. A teraz przejdźmy do testów, które omówię w trakcie ich pokazywania. AMD segmentuje tą kartę RX6600XT jako kartę przeznaczoną do grania w rozdzielczości Full HD. Ale sprawdzę tą kartę w niektórych grach, w których te FPS-y będą na tyle płynne, że pozwolą na rozgrywkę w rozdzielczości 2K. I może też jakaś 4K się trafi. Zaczynamy od Time Spy'a. Mamy tutaj 10212 punktów ogólnych, z czego 9717 graficznych. Fire Strike 24424 punkty, z czego 29298 punktów graficznych i kombinowanych 9781 punktów teoretycznie powyżej 100 FPS w Battlefieldzie 5 w rozdzielczości 2K. Mesh Shader z wyłączonymi shaderami 38 FPS. Ów. Z włączonymi aż 341. Różnica prawie 800%. Port Royal 4482 punkty. Fire Strike Extreme całkiem nieźle. 12688 punktów, z czego 13483 graficzne. I kilka gier na początek. Wiedźmin trójka, ustawienia Uber z HBAO. Full HD 123,5 fps średniego. Przy 0,1 wynoszącym 103,5 fps, a więc całkiem, całkiem przyzwoicie. W 2K też pośmigamy całkiem płynnie. 86 średnich, 0,1% 75 fps -ów. i 4K 44,5 średniego, więc też nie najgorzej. Można spokojnie pograć w na ustawieniach Uber w rozliczności 4K i 0,1% 40,7 fps. -a. Bardzo przyzwoicie, jak na kartę dedykowaną do Full HD. Wyniki w 4K są jak najbardziej. Ok, Cyberpunk. Jakość wysoka, tekstury ultra. Full HD 72,5 fps średniego, w 2K 43,5 fps średniego, w 4K już niestety jest to niegrywalne, trzeba schodzić z ustawieniami, suwakami całkowicie na lewą stronę, czyli pogorszyć jakość gry, więc to tak naprawdę troszeczkę bez sensu. Kingdom Come Deliverance, ustawienia bardzo wysokie, tekstury HD i Full HD mamy ponad 106 fps średnich, w 2K mamy Prawie 70 fps średnich, więc bardzo przyzwoicie w 2K jak najbardziej pogramy na tych ustawieniach na tej karcie graficznej. Red Dead Redemption jakość zrównoważona, tekstury ultra full HD 117 fps średnich i 2K prawie 80 fps średnich, więc też bardzo sympatycznie. Szczególnie że 0,1% mamy tutaj aż 64,5 fps, więc bardzo fajnie w 2K spokojnie pogramy. Assassin's Creed Valhalla, jakość ultra, Full HD 77,5 fps średniego, a w 2K 58,2 fps średnie, ale już 0,1% spada nam do 36,7 fps. Watch Dogs Legion, ustawienia bardzo wysokie, Full HD 117 fps średnich, 2K 81 fps średnich i tutaj 0,1%, 64 ponad fps średnie, co daje bardzo przyzwoity wynik do płynnego grania w 2K. Sytuacja się troszeczkę zmienia w Full HD, jeżeli włączymy e, retracing, ustawimy go na średni. Grafika dalej pozostaje na ustawieniach bardzo wysokich i tutaj w Full HD mamy już 55,4 fps a średniego, a 0,1% spada nam do 40 fps w 2K z włączonym RT. No niestety, już ta gra przy takich ustawieniach jest niegrywalna. I temperatury, moi drodzy, stres test na ustawieniach stokowych, maksymalna zanotowana na GPU 85 stopni, hotspot 91 stopni. Temperatury kręciły się na około 1400 niecałe obrotów, co przekładało się na ich 40% możliwości. Natomiast po podkręcaniu udało mi się wykrzesać jeszcze dodatkowe MHz z rdzenia graficznego. Ustawiłem na 2709 i to ustawienie było stabilne, które tutaj widzicie. Również pamięć poszła na 2300. 60 MHz, to ustawienie też było stabilne, przy czym musiałem już tutaj ustawić ręcznie dosyć wysoko krzywo wentylatorów, żeby karta nie zrzucała zegarów przez temperatury. Co prawda one nie były jakoś bardzo wysokie, ale widocznie tak ma ustawiony BIOS, że przy zadanych powyżej 70 zaczyna nam już zrzucać te zegary, więc aby uzyskać ich stałe ustawienie musiałem tutaj ręcznie podnieść te, ten zakres obrotów. Co przełożyło się tak naprawdę na prawie 2700 MHz na rdzeniu graficznym podczas stres testu i temperatury hotspota to było 81 stopni, i procesora graficznego 65 stopni. Ale pamiętajcie, że ta krzywa wentylatorów była tutaj ustawiona wyżej. Widzicie 1700 obrotów z 1000 niecałych 400, które były fabrycznie przy teście na ustawieniach stokowych. Ale ale to w syntetykach, natomiast jak uruchomimy np., widzimy na trójkę, jak teraz widzicie na ekranie, popatrzcie na taktowanie rdzenia graficznego. Ono waha się między 2630 a 2680-60 mniej więcej MHz. I na takie taktowanie możemy liczyć właśnie w przypadku, gdy ustawimy troszeczkę wyżej to podkręcenie rdzenia graficznego, co przekłada się na około. 8 średnich FPSów, bo to co widzicie teraz to jest rozdzielczość 2K, więc uważam, że warto podkręcić jeszcze troszeczkę tą kartę graficzną, bo te 8 średnich FPSów to naprawdę jest już dosyć sporo. I od razu konkluzja a propos głośności, o ile na ustawieniach stokowych jest praktycznie niesłyszalna, nawet pod obciążeniem, moja platforma testowa pracuje głośniej niż ta karta graficzna pod obciążeniem, to jak już zwiększyłem tą krzywą wentylatorów, troszeczkę podniosłem te obroty o kilkanaście procent, żeby zegary nie były zrzucane, to jest już słyszalna. Jest to lekki szum dochodzący z mojego testbencha. Nie będę mówił, że go nie słychać. Jest słyszalna taka lata wtedy, natomiast jak ją zamkniemy w obudowie, postawimy na podłodze pod wiórkiem, to raczej nie zwrócimy na to uwagi. Te niecałe 3 dB więcej naprawdę w zamkniętym komputerze nie robią takiej różnicy. 379 dolarów ta karta ma kosztować. Już powinna być dostępna w najlepszych sklepach internetowych, na przykład możecie sobie sprawdzić w Morele.net. Fi pod filmem zalinkuję Wam karty graficzne od AMD, żebyście mogli sobie już sprawdzić, czy już można ją nabyć. Czy warto, czy nie warto? To jest dobre pytanie i na to musimy sobie odpowiedzieć, patrząc na ceny w sklepach, bo jako karta do grania Full HD i W2K jest to bardzo dobra karta, natomiast trzeba popatrzeć, jak ona naprawdę będzie wyceniona w tych ciężkich czasach dla kart graficznych, no i dla graczy. Bo bliżej jej wydajnościowo do RTXA 3600 Ti, więc jeżeli okaże się, że w sklepie ta karta będzie w zasięgu waszego budżetu i szukacie dobrej karty do grania w Full HD i też do grania w 2K, bo jak widzicie, spokojnie można pokazać we wszystkie produkcje, to zdecydowanie mogę ją zarekomendować. Tak wygląda wydajność RXA 6600 XT. W kilku popularnych grach nowego produktu ze stajni AMD na przykładzie karty od XFX. Dajcie mi znać w komentarzach co wymyślicie o tej karcie graficznej, o jej wydajności, o jej sugerowanej cenie detalicznej i napiszcie też w komentarzach po ile znaleźliście ją w sklepach w internecie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam was w Blok Cześć.